Cześć, ja jestem Janek. Ja jestem Oskar. Jesteśmy Cukier. Czyli wasi ulubieni influencerzy winylowi. I to jest kolejny odcinek programu Moja Piątka. Tak, w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszej serii przed nami i z nami Wojtek Kapelko, DJ Gofer, założyciel winylobrania i kultowego dla mnie sklepu Płyty Gramofonowe. Cześć. Przywitajcie się z Wojtkiem i lecimy. Tak jeszcze na wstępie powiem, że Wojtek, właśnie jak wspomniałem, jest założycielem jednym z trzech płyt gramofonowych, czyli jak wspomniałem też dla mnie kultowego sklepu z płytami w Warszawie, który się mieści na ulicy Ząbkowskiej. Kiedyś też, jak pamiętam, nie wiem czy ty Janek pamiętasz, ale ja pamiętam, przy Zbawiksie był w super miejscu. Tak, przy słynnym Chińczyku, gdzie było kłasia kapotajsku. Za 7 zł. Tak. Ale to ja podejrzewam, że on z gołębi mógł być robiony, bo ja go kiedyś miałem taką fazę, że jadłem tego kurczaka prawie zawsze, jak wychodziłem do szkoły z gimnazjum i z liceum. I no, to mięso takie specyficzne, dziwne, takie nie do końca, niby kurczak, ale takie... Czasami zostawałem po pracy, to różne odgłosy było tam, więc nie wiem, z czego, ale było dobra. Ale 7 zł to taka cena za zestaw, bo tam jeszcze był i z surówką, i z ryżem. Tak. Taka dosyć korzystna cena, no. Także też z tego właśnie miejsca na początku tam poznałem Gofra. Też jeszcze wspomnę, że pierwszą w ogóle swoją płytę winylową, jak wspomniałem w intrze naszym winylowym vlogu, kupiłem właśnie od Wojtka, był to Polanka na targach właśnie w hybrydach, jeszcze też kultowych i w ogóle bardzo fajnie. I też mega dużo rad i porad od Wojtka tutaj uzyskałem na początku swojej takiej diggerskiej kariery, że tak powiem, więc naprawdę jest mi bardzo miło, że Wojtek przyszedł. Też dzięki Wojtkowi miałem okazję uczestniczyć w przesztosowych wydarzeniach winylobranie, poznać takie osoby jak Michała Urbaniaka, Hirka Wronę, czy świętej pamięci pana Karewicza. Pana Karewicza tak naprawdę, który stworzył takie okładki polskich dzieł, że po prostu głowa mała. Tutaj przyniosłem kilka takich sampelków, bo to wszystko tak naprawdę miałem okazję poznać właśnie też dzięki Wojtkowi. I no to dla mnie jest jedna z piękniejszych układek polskich, także o tym w dzisiejszym odcinku i piątka najważniejszych płyt od Gofra. Lecimy! Ciężko było wybrać taką piątkę. Ostatnio na Facebooku wybierałem dziesiątkę i też było ciężko, więc z piątką było dwa razy ciężej. No ale wziąłem kilka takich... Ciężko być, że ulubionych płyt, ale może takich płyt, które mają dla mnie jakiś największy sentyment, jakieś takie historie są z nimi związane. Na pierwszym miejscu Anderson .Paak Malibu. To jest w ogóle dla mnie chyba najfajniejsza płyta, która powstała w przeciągu kilku ostatnich lat. No, dużo można o tym gościu powiedzieć. Po prostu rapuje jak Kendrick Lamar, jak chce to śpiewa jak Stevie Wonder. W międzyczasie gra na perkusji podczas koncertu, więc to jest człowiek orkiestra. No na tym, ten album jest dla mnie specjalny, dlatego że przede wszystkim jest tutaj bardzo dużo żywych instrumentów, bo on jest bardzo jakby w różnych gatunkach się odnajduje. A ten album, można powiedzieć, że jest taki stricte hip-hopowo-soulowy i bardzo siedzi mi muzycznie. Świetnie dobrani goście, tutaj na przykład jest, no nie wiem, Madlib jako producent, Night Wonder, Kate Ramada jako goście, Talib Kweli, The Game, Scooby Q, więc no, sama śmietanka, no i przede wszystkim Anderson .Paak. Są tutaj takie utwory jak The Bird, który jest takim mega chillującym utworem, ale też swoim przekazem, a są też utwory jak Am I Wrong, który często gra na imprezach i po prostu jest w stanie rozruszać każdy parkiet. Kolejne. Ja jeszcze mogę tylko wspomnieć o Andersonie .Paaku, że no taka płyta chyba, którą wypłynął, to jest, prawda? Bo on tak naprawdę wcześniej tam był trochę bardziej offowy, a dzięki tej płycie zyskał trochę większą popularność. No. Potem z doktorem, wcześniej z doktorem Dre współpracował. Tak, Venice było wcześniej, tak. Venice była taka bardzo, bardzo nowoczesna, zupełnie inna od tej, też okej.
Ale ta się dziwi najbardziej muzycznie z tych 10 na 10. Tak. No. Świetna płyta. Wszystko i Stones Brew Records, no to tak. I klasa sama w sobie. Też w ogóle ciekawe, bo tą płytę właśnie poznałem u Wojtka w sklepie i właśnie mi ją polecił. Także też śmieszna historia. Pamiętam, no, ale to płytę polecam wszystkim, bo to jest chyba taka moja z ostatnich lat ulubiona. No, nie, dlatego też nie zacząłem. 10 na 10. Świetna. Polecamy sprawdzić i myślę, że też dużo osób może ją znać, no bo jest jednak taka po prostu teraz dość popularna, duża. Myślę, że to już jest no, z gwiazdą światowego tak, formatu. Ale myślę, że zasłużenie w pełni było to naprawdę kapitalny materiał. No przede wszystkim jest muzykiem, no, do czego się nie dotknie, to robi to właśnie świetnie. Mnie to, powiem wam szczerze, rozwaliło, jak zobaczyłem jego filmik tam na Tiny Desku, że kurczę, no ja myślałem, że to jest jakiś, wiecie, gościu w bluzie, który po prostu gdzieś tam sobie nawija, robi bity i tak dalej, a tu ci wychodzi muzyk, który, wiesz, umówmy się, bycie perkusistą i nawijanie do tego, no to no, kto to robił? No kiedyś to robił Ringo Starr. Wokalista zespołu, wydaje mi się, The Eagles, Phil Collins, ale no tak to ale poza tym to prawie tak, nikt. No, a tutaj gość ci z grubym wyjeżdża, wiesz, no po prostu rozwaliło na wypadki, także polecamy w 100% paka i sprawdzajcie. Zdecydowanie. To ja mogę już zabrać, bo będziemy brali na wystawki, żeby ludzie też sobie mogli... Okładką się też przyjrzeć, jeżeli tak, będzie śliczna też okładka. Dobrze, to teraz tak mówię trochę w temacie. Pan, ksywce Mind Design, Stones Row. Możecie go właśnie kojarzyć z takiego, to by to nie był Boiler Room. Takie wspólne nagranie, które... Z Pakiem, tak? Tak, tak. Taki był rodzaj Boiler Room. No, można powiedzieć, jest takie nagranie na kanale Stones Row, gdzie tych dwóch panów właśnie, Anderson Paak i Mind Design, siedzą, słuchają sobie muzyki, palą różne rzeczy i puszczają bardzo ładną muzykę. Tego gościa uwielbiam, to jest mój ulubiony producent w tym momencie, bo on łączy w sobie wszystko i taką, przede wszystkim taką zajawkę do lat 80. To wszystko słychać, jest mnóstwo jakichś syntezatorów, jakichś smaczków. Jest to świetnie zrobione produkcyjnie, wszystko brzmi tak tłusto, jakby to robione było na wszystkich starych samplerach. No i do tego ma gość wyobraźnię, po prostu jest na przykład jego taki utwór, no akurat nie ma go na tym utworze, Camel Blues, gdzie jest nagrany teledysk w ogóle w jakimś second handzie, gdzie on łapie się za różne małe syntezatorki i na nich coś tam wygrywa i do tego śpiewa. No i oczywiście, jak widać po okładce, dużo inspiracji kosmosem. Często się przewijają w ogóle w jego tych tekstach. I przewija się kosmos, to na przykład główny utwór single Cosmic Perspective, czy na przykład Use Your Mind, takie, czyli taka muzyka otwierająca głowę. Polecam wszystkim, którzy lubią i lata 80. i soul, i też taką nowoczesną muzykę dobrze wyprodukowaną, która brzmi świetnie. Tak, w ogóle bardzo się cieszę, że mówisz o Mind Designie w swojej piątce, bo to jest taki artysta, którego mam wrażenie, że bardzo dużo osób lubi, bo jest taki dosyć przystępny, ale warto mu poświęcić więcej czasu, żeby właśnie wgłębić w to, jak to jest świetnie wyprodukowane. Takim podobnym dla mnie gościem jest na przykład też Toro i Mua, który jest też taki dosyć lekki, ale jakie to jest, kurde, jak to wszystko siedzi, jakie to jest wszystko po prostu mięsiste, jakie to jest dobre, tak, naprawdę, tak, no, tak. Cudowne, bo też go mam, więc no. Stones Brew też. Tak, on dla mnie jest taką ulepszoną wersją Knowledge'a, który z niej tak, zawsze tak. Nie do końca siedzi, który też jest świetny technicznie. Też tutaj, tak, a tutaj wszystko jest tak połączone i idealnie brzmi. Świetna. Czyli to jest twoja dwójka. Tak, to jest moja dwójka. Oddaję, proszę bardzo. Aż kurczę, ta okładka jest dla mnie pomalająca naprawdę. No i myślę też, że label, no kurczę, Stones Brew, wyobrażacie sobie go gdzieś w jakimś innym labelu? Bo nie, jest skrojony pod Stones Brew. Stones Brew w ogóle jest taką dla mnie kultową wytwórnią, bo najpierw robili najlepsze hip-hopowe rzeczy, a teraz poszli właśnie tego trochę elektroniki, trochę takich lat 80. i też mają w ogóle zespoły, które są takie od czapy, ale robią to idealnie i są takie osadzone w takim stylu. W ogóle nie wiem, czy wiecie, skąd się wzięła nazwa historii, nazwa Stones Brew. Ja jakiś dokument oglądałem, ale nie pamiętam chyba. Tak, w ogóle babcia Piner Batelufa chodziła gdzieś tam, czy z Polski, czy w ogóle z tych Kresów, bo on wyleciał stąd do Stanów, on właśnie pochodził od nas. I jego babcia miała takie przysłowie, że gdzieś tam jest rzut kamieniem. I tak sobie tak, i to się wzięło nazwa Stones Brew. Ciekawe. Jest takich, kurde, trochę nawiązań do polskich nazw. Też wiem, że
chyba zespół miał się nazywać Warsaw pierwotnie, tak. A zespół nazywa się, nazywał się no, legendarny zespół. Które się nazywa? Które się nazywa? To jest najbardziej legendarny zespół na świecie. Okładka, którą prawie wszystkie dziewczyny noszą na koszulkach. Joy Division. No. Miał się nazywać Warsaw pierwotnie. Tak, no. Ale, no. Ale nazwali się, no też David Bowie miał Warsaw. Tak, Warsaw. Trochę jest tych nawiązań wśród takich. Ale to bardzo, bardzo ciekawe. To w sumie nie znaliśmy tego. Nie miałem pojęcia. Także tym bardziej polecamy sprawdzić ten album i dzieła. W ogóle cały katalog Stonsa. Jest Stonsa. Tak, ja się zakochałem w tej wytwórni ze względu na J.D. gdzieś tam starego i no i całość. No z takich bardziej uciekających od rapu rzeczy to też taki zespół Milt High Club mi bardzo leży. Tak, są świetni. Takie to jest też mellow, takie po prostu takie indie rockowe, takie mięciusieńkie. No. Super granie. Dobra, to sobie może zmienimy kolejność, bo jak już mówimy o takich podobnych klimatach, to Beluga Stone, zdecydowanie. Oni chyba są najbliżej właśnie ich... W graniu. Tak, w graniu. Znaczy Beluga jest może trochę bardziej... No, oni akurat bardziej nawiązują trochę do lat 80. A tutaj to jest dla mnie najlepsza rzecz, jaka w ogóle wydarzyła się w polskiej muzyce od wielu, wielu lat. Pozdrawiam w ogóle całą ekipę Pionity, Jędrka i wszystkich. Robią naprawdę świetną muzykę, świetne dają koncerty. Tak, i tutaj słuchając tego albumu, po prostu słuchać masę inspiracji w ogóle od początków rocka, od Hodeli, od soulu, też właśnie po częściowo lata 80. Świetnie to wszystko zagrane, ze smaczkiem. No, polecam ten album. Najlepsza rzecz, jaka wyszła w polskiej muzyce od lat. Ja też ostatnio podpisałem się swoim imieniem i nazwiskiem właśnie w Asfalcie, bo mamy takie Staff Pixy. Tak, nie da polecenia i właśnie podpisałem, że to mój ulubiony polski album ubiegłego roku, to na pewno, bo chłopaki tutaj z Pionity po prostu popłynęli i te takie właśnie surfowo-rockowe, elektroniczne, takie bitowe połączenie, to jest po prostu dla mnie wow. I też moim zdaniem najlepsza płyta od You Know Me Records, w sensie tak, ja tego co słucham to najbardziej mi... Tak, w ogóle też pozdrawiamy Grocha, który wydaje takie świetne albumy. Pozdrawiamy i mówię, to dla mnie to ulubione i aż tak lubię ten album, że kupiłem zarówno na winylu, jak i na kasecie, więc to coś mówi. Muszę posłuchać koniecznie, bo muszę się przyznać szczerze, że nie słuchałem tego albumu, więc koniecznie to sobie odpowiadam, może nawet jeszcze dzisiaj sobie go wrzucę, bo jak tak poleciliście we dwóch, to po prostu to na drugie nie muszę posłuchać. Dobra, to trójeczkę mamy. I też jest prześliczna okładka, naprawdę, bo to jest w ogóle... Już tu też ostatnio chłopaki właśnie ciekawe, która był to okładka, bo się nie zajmowałem. Graphic Design, Hekla Studio. Czekaj, front cover, oprawa treści, Max Zieliński, back cover, foto. Także... Nie kojarzę, ale bardzo jest bardzo ładna i też oddaje w zupełności to, jak to smakuje, jak brzmi. Także to jest trójeczka Gofra, sprawdzajcie. No, teraz przejdźmy do kolejnej ładnej okładki. Zespół nazywa się Allegro Jazz Band. To nie znaczy, że płyta została kupiona na Allegro. Płyta została kupiona od Krafa. O, właśnie. Polecamy. Tak. Pozdrawiamy Krafa. To jest w ogóle, na ten album wpadłem kiedyś przypadkiem, tak zwany algorytm YouTube'a mnie tam zaprowadził. Jest naprawdę dobry. Który jest dobry, który czasami lepiej wie od nas, czego byśmy chcieli posłuchać. No jak już zacząłem słuchać tego albumu, to przesłuchałem go do końca, po prostu tak mnie wciągnął. Później zacząłem się wgłębiać, no i się okazało, że to było tam chyba 84 rok. W 84 roku został nagrany tak fantastyczny jazz. To jest naprawdę no, piękny album. Jest tak zagrany ze smaczkiem, jest dużo takich jazz-funkowych wstawek. Cały czas coś tam się dzieje. Poza tym tego nie da się słuchać tak naprawdę po utworze, bo tam jeden utwór przechodzi w drugi. To jest jak Andersona Paaka. Cała spójność taka. Tak, jest cała spójność, wszystko z takim fajnym konceptem zagrane. No i do tego jeszcze to fajne taka. Kosmiczna okładka, nie wiem, no jest fenomenalne. W ogóle te okładki z cyrylicą dla mnie to jest
sztos, no po prostu, kurczę. A tak też w polskim klimacie trochę jest ta okładka tych Polish Bears, nie? No, tak, no to myślę, było tak, że nie było technologii, więc wszyscy robili na patentach. No. Na pewno jakbyśmy porozmawiali z autorem tej okładki, to by się była z tego fajna, ciekawa historia jakaś. Ale ja właśnie też dzięki Wojtkowi poznałem ten album, po jednym utworze już stwierdziłem, że muszę poszukać, czy gdzieś w internecie ktoś mnie sprzedaje, bo jest super podróż, naprawdę. A jeszcze tak a propos algorytmu YouTube'a, to mam takie wrażenie, że algorytm YouTube'a ma w sobie taki trochę pierwiastek ludzki, bo on też ma takie gorsze i lepsze dni. I tak jest czasem, że jak na przykład trafisz tak, że masz, na przykład klikniesz jakiś utwór i nagle algorytm YouTube'a po prostu wysypuje ci 10 kolejnych takich mega wyczesanych rzeczy, a innego dnia podpowiada po prostu cały czas to, co już znasz, takie spoko rzeczy, nie? A czasem ma takie po prostu, są takie dni na YouTubie, że po prostu jakby jest jak seria zielonych świateł na ulicy. Ja uważam, że Spotify jest lepszy pod tym względem, bo tam czasami wystarczy puścić jeden utwór i jeżdża ci radio, które leci przez cały dzień, nie chcesz przełączyć. Tak, jest świetne. Też często wspomagam się Spotify'em w pracy, kiedy muszę coś tam robić i nie mam czasu przełączać winyli, więc puszczam sobie jakiś tam jeden utwór, który lubię, no i to już i leci. Płyniesz. No. Także polecamy i sprawdźcie koniecznie ten album. Jakaś historia z zakupem, mówisz, że od Krafa kupiłeś, to... tak, ale to już to Kraf wiedział, że po prostu lubię ten album i że chciałbym kupić. Właściwie kupiłem od niego wtedy dwie płyty Allegro Jazz Band. Jedna jest taka już bardziej stricte jazzowa, a ta jest właśnie dlatego mi się podoba, że jest trochę i soulowa, trochę jazz funkowa. No i polecam tutaj tego pana, który tutaj jest liderem. Który gra, który się nazywa Mikołaj Lewinowski. Okej, okay. A droga to jest w ogóle przyjemność, droga sprawa, taka płytka? Nie, ja to kupiłem chyba za 5-6 dyszek. No to spoko, no to tym bardziej polecam. Sprawdzę sobie, dla mnie to jest rzecz w ogóle. Pierwszy raz słyszę tę nazwę, sprawdzę. Dobra, bardzo ciekawe. Odkładamy czwóreczkę naszą. Dobra. I co? Ostatnia. No i na koniec. Konkret sztos. Soundtrack. Soundtrack do filmu Antonioniego, Blow Up. Cała historia w ogóle powstania tego soundtracka była taka, że Antonioni bardzo chciał, żeby Herbie Hancock stworzył soundtrack do tego filmu. Więc Herbie Hancock poleciał do Stanów, wziął najlepszych muzyków. Nawet już nie pamiętam, kto to gra, ale ekipa jest w ogóle całkiem niezła. Przyjechali, nagrali ten soundtrack. No i tak powstał w ogóle jeden z moich ulubionych soundtracków. Jest tutaj dużo funku, jest rockability, ale głównie lubię tę płytę za utwór Jane's Dance. To jest taki strasznie rozpływający utwór, w ogóle trochę nawiązujący, nie wiem, klimatem do Granta Greena na przykład. O, to jest już tak melo, naprawdę. Tak, tylko taki zwolniony Grand Green. Jeszcze zwolniony. Jest strasznie słodki. Także polecam przede wszystkim do utworu Jane's Dance. To mi się wydaje, Wojtek, że chyba nie jest tania rzecz, co? Czy jest? Ciężko mi powiedzieć. Ja w ogóle trafiłem na to przypadkiem, szczerze mówiąc. Kiedyś jeszcze, chyba jakieś początki w ogóle płyt gramofonowych. Ktoś przyniósł mi płyty i przesłuchuje, nie potrzebowałem. No okej, dobra, kojarzę. Puściłem sobie i właśnie trafiłem na Jane's Dance. Nie, ta płyta wędruje na mnie. To nie idzie na sklep. Do prywatnej kolekcji. Nie, no jest super. Ja już ten akurat utwór miałem okazję poznać i się rozpłynąłem, jak to się mówi. Także polecamy konkretnie sprawdzić ten album. Fajna ścieżka. To też sobie sprawdzę zarówno soundtrack, jak i sam film, bo też na pewno to będzie dobry, no bo reżyser nie byle jaki, więc... Jasne. Więc tak, w ogóle najlepsze było to w tych starych filmach, szczególnie czarno-białych, że to tak naprawdę muzyka robiła tam 60% w tych filmach. To prawda. Weźmy na przykład Window na Szafot, który filmem wybitnym nie jest, ale muzyka robi tam robotę. Też bardzo lubię. W ogóle ja widziałem proces nagrywania tego soundtracku i Davis podobno oglądał film i stał stroną po prostu i na żywo improwizował. On widział właśnie, jak ta kobieta idzie, czarno-biały film i on po prostu i zagrał po prostu i on tak to widział, po prostu tę scenę taką. A z takich już nowszych soundtracków, taki właśnie film, który sam w sobie nie jest jakiś super porywający, a postacie są trochę płaskie, Baby Driver. Ale soundtrack miał po prostu dla mnie
mistrzowski. Dla mnie dziwne, że on w ogóle nie dostał Oscara, bo no, no, taka selekcja, na przykład sam fakt, że tam była scena z utworem Becka Debra, który uważam, że jest no, najlepszym utworem Becka i jednym z moich ulubionych utworów. I jakby no, że to było częścią filmu, że gadają o tym utworze, naprawdę ktoś mega miał czuje i uważam, że jeden z lepszych soundtracków ostatnich lat. Film, płyt soundtrackowych nie mam aż tak dużo, ale no to jest też no, świetny, świetny materiał, żeby sobie posłuchać właśnie. Tylko właśnie ja mam także trochę właśnie wolę, jak to jest tak, że to jest kompilacja zrobiona do filmu konkretnych utworów, niż jak to jest właśnie ścieżka dźwiękowa, bo wtedy mi bardziej pasuje to jest z obrazem. Jak na przykład Blade Runner uważam, że to jest niesamowity soundtrack, ale muszę to z filmem oglądać jako całokształt, nie jako właśnie oddzielne dzieło, bo mi tak bardziej leży. To no jest jakby cała kategoria w ogóle takich starych soundtracków, library music przecież. No, najpiękniejsze rzeczy w ogóle chyba, które powstały w muzyce są tam, jest szczególnie Włochy. Tak. Lata 50-60. To był taki pan Piero Umiliani, który robił fantastyczne soundtracki. Cholernie drogie rzeczy. Strasznie, w ogóle jakby nieosiągane dla zwykłych śmiertelników. A ta cała nazwa Library Music się wzięła stąd, że to były zwykle niewielkie nakłady, które były gdzieś tam składowane w bibliotekach i są w ogóle wytwórnie, które żyją z tego, że wykupiły prawa do wydawania jakiegoś jednego, dwóch, trzech tytułów i z tego jakby się utrzymują. Takim polskim myślę, że odpowiednikiem jest Gad Records i myślę, tak, że... Tak, Michał robi świetną robotę, też pozdrawiamy Michała. Pozdrawiamy, bo naprawdę, szapoba. Właśnie ostatnio rozmawiałem z nim przez telefon i opowiadał mi listę rzeczy, które będą teraz wydawali w najbliższym czasie, no i jest grubo. Nie schodzą poniżej pewnego poziomu. Poziomu, to prawda. Także też polecamy, ja akurat soundtrackowo to pamiętam, że Trouble Man to tak dość oczywiste, ale Marvin Gaye, Trouble Man to był taka moja pierwsza soundtrackowa płyta i filmu jeszcze do dzisiaj nie widziałem, ale... Jeszcze chyba sobie... na wystawce mamy jeden bardzo fajny soundtrack. A to możesz jeszcze wspomnieć, jako taki dodateczek. Tak, Savage jest jeden z najlepszych soundtracków z tak zwanego nurtu Blaxploitation, gdzie był w czasach, kiedy czarni byli mocno ucieśniani, powstał taki w ogóle rodzaj filmów z afroamerykańskim superbohaterem, który walczył ze złem. I właśnie jednym z najlepszych soundtracków jest Savage w produkcji Dona Juliana. Świetny w ogóle. Też sobie sprawdzę, bo... Funkowa petarda. Tam w ogóle kilka takich fajnych soundtracków powstało. Jest jeszcze na przykład Coffee Roy Ayersala. Świetne. To mama w jeszcze masz to na japońskim, to szczęściarzu. Kurde, radę, no. No ja jest tego trochę, to prawda. No także wychodzi na to, że chyba najfajniejsze rzeczy z muzyki powstawały, jeżeli dobrzy muzycy zabierali się i musieli napisać coś konkretnie do obrazu. Jakby uruchamiała się im wyobraźnia. To prawda. No mnóstwo. No. Też nawet taki banalny przykład, Gorączka sobotniej nocy, jakże kultowy są treki. No nie wyobrażam sobie tego filmu bez tej muzyki, no bo jest no, tak ikoniczna, że po prostu... No. Ale mówię, właśnie też... strasznie ubolewam teraz, że w wielu nowych filmach są na przykład właśnie takie nowe komedie romantyczne, gdzie wszystko jest zarażnięte jeden do jednego z filmu amerykańskiego, gdzie nawet czasami te takie piosenki, które powodują, że dziewczyny płaczą i są smutne, nawet te piosenki są te same. Nie ma już orkiestr, które grają po prostu patrząc na obraz i produkują muzykę do filmu. Bo to jest takie cięcie kosztów. Teraz mało jest w ogóle orkiestr, większość orkiestr utrzymuje się z jakichś dotacji z Unii Europejskiej czy państwowych. A kiedyś to było tak naprawdę na normalne, że radio miało swoją orkiestrę, telewizja miała swoją orkiestrę i oni cały czas nagrywali świetną muzykę. To prawda. Też ciekawy soundtrack dla mnie. Do Domu Złego Mikołaja Trzaski, bo jakby no, jaki można zrobić soundtrack do tak mrocznego, tak ciężkiego filmu, no. Taki właśnie jak zrobił Trzaska, no, taki świdrujący po prostu, taki przeszywający człowieka. Ja lubię ciężką muzykę, ale czasem nawet mnie przerasta, bo tam już tak to wszystko po prostu, ale no nie. No to jest na przykład Andrzej Kowiński do filmu Żuławskiego, też robił niesamowite soundtracki. Wielki Szu też? To Wielki Szu to był taki bardziej pozytywny, ale ten na przykład był ten film Diabeł chyba, tak? Chyba tak. Tak i w ogóle chciałem wydać ten soundtrack, ale pan Andrzej mówił właśnie, że gdzieś chyba jakby taśmy od tego zaginęły, jest po prostu totalnie odjechany. W ogóle opowiadał, jak był nas na winylobraniu, że
zrobił na jakiś patentach, gdzieś zwalniał taśmy, puszczał coś od tyłu. Niesamowite w ogóle. Tak, proces stworzenia tego. Także tak. Coś jeszcze na koniec, jakieś może o samej selekcji, jakieś dwa słowa, czy... Samej selekcji, no, dzisiaj będzie bardzo mellow. Tak. Byłem takie utwory dosyć mocno rozlewające, które sobie można posłuchać na przykład w niedzielę, gdy się wstanie po imprezie i chce sobie spocząć. Jest tak. Sztos, także tak. Jest to zapowiedź seta, który też się ukaże parę dni po premierze tego filmu. No, my go już słyszeliśmy, był tak mellow, że po prostu no, człowiek się rozpływa na podłogę, był po prostu piękny. Ja chciałem więcej i jeszcze myślę, że na zakończenie zachęcamy Was po prostu do wpadnięcia do Gofra, do Wojtka, na Ząbkowską, do płyt gramofonowych. Nie tylko tam go możecie spotkać, bo też Gofer, jak wspomniałem, z DJ-em często gra i możecie go spotkać. Z tym DJ-em to byśmy nie nadużywali, tak? Selektorem bardziej. DJ-em jest z Van der Reynoldsem albo Kraju. Ale w barze studio można zobaczyć. Spotkać i na targach też właśnie mówię, czy to winylobranie, czy targi po prostu też możecie Wojtka tam spotkać, więc zapraszamy, zachęcamy. Selekcja jest też konkretna i... Jeżeli chcecie się rozpłynąć, jeżeli chcecie usiąść w kanapie i nie wiem, czy po prostu sobie posiedzieć, czy może z czymś sobie jeszcze razem posiedzieć, powiedzmy jakoś sobie to umilić, to naprawdę bardzo, bardzo polecamy, bo po prostu selekcja jest taka, że człowiek po prostu się rozpływa. I wielkie dzięki za... Jak cukier. Wielkie dzięki za przyjście. Naprawdę było nam bardzo miło i do zobaczenia. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Hej, hej.